Tak, to jeszcze nie nagrywaliśmy, Piotr. Nie, jeszcze nie. Z jednej strony piękne warunki, a z drugiej troszeczkę spartańskie. Tak. i litu jako potencjalny preparat leczniczy na awarodze. No i powiem Ci, że to jest takie pierwsze badanie, gdzie mam ochotę przeczytać cały abstrakt. Okej. Okay. On, on załatwia za nas trochę Wiesz roboty. Co, może jeszcze jedną rzecz powiem, którą dawno żeśmy nie mówili. Jeżeli ma, y, jesteście naszymi fanami i podoba wam się nawet nie musi każdy odcinek, ale jakiś y, część i chcecie nas wesprzeć, to polajkujcie, zasubskrybujcie i przede wszystkim y, wspierajcie przez udostępnianie tego na różnych mediach społecznościowych, przesyłanie prywatne swoim znajomym, y, mailem czy innymi y, bardzo, środkami komunikacji. Bardzo namawiamy. A teraz adrem. Zbadano skuteczność różnych zastosowań chlorku litów w zwalczaniu pasożytniczego roztocza Varroa destruktur w rodzinach pszczół miodnych, ze szczególnym naciskiem na jego wpływ na rozwój czerwiu. W rodzinach bez czerwiu, czyli trzy tygodnie po umieszczeniu matek w klatkach, najwyższą skuteczność wynoszącą 98% osiągnięto po 9-dniowym leczeniu 2,5 kg syropu z dodatkiem 50 milimoli, dobrze tak. rozumiem, y, chlorkulitu. Krótsza, pięciodniowa kuracja z dwoma kilogramami ciasta, też y, z 50 milimolową zawartością chlorkulitu, przyniosła skuteczność na poziomie 78%. W rodzinach z czerwiem wielokrotne, krótkotrwałe stosowanie 4 razy pół kilograma ciasta z, z, tym samym, y, z tą samą zawartością procentową Dało skuteczność 88%. Leczenie chlorkiem litu doprowadziło do usunięcia pierwszej partii czerwiu odchowanego po wypuszczeniu matki. Nie zaobserwowano jednak długoterminowego wpływu na wzrost rodzin, a rodziny z powodzeniem zimowały. Ponadto badanie wykazało, że lit jest szybko rozprowadzany wśród pszczół w rodzinie w ciągu dwóch dni, ale w przechowywanych próbkach żywności. Wykryto tylko niskie stężenia. Sugeruje to, że pszczoły skutecznie wchłaniają i rozprowadzają lit w rodzinie. Miód zebrany następnej wiosny wykazał stężenie litu na poziomie 0,1 do 0,2 mg na kilogram, czyli poniżej naturalnie występującego poziomu litu w miodzie. Opierając się na tych odkryciach, chlorek litu można uznać za skuteczny i trwały do zastosowania akarycyt w rodzinach bez czerwiu, a nawet w rodzinach z czerwiem miał dobrą skuteczność i nie miał długoterminowego wpływu na przeżycie rodzin. Konieczne mogą być dalsze badania w celu określenia optymalnego okresu leczenia w celu osiągnięcia skuteczności powyżej 95%. No i po tym, jak to przeczytałeś, czy, 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 jaką, jaka ma być moja rola tutaj właściwie? Wszystko wyłożyłeś. Chociaż mam pewien pomysł. Skoro już tak zrobiłeś, czy mnie troszeczkę zaskoczyłeś, bo nie uzgadnialiśmy tego? <tosławiasz> tak. Czy... Mm... Moglibyśmy się pobawić w coś takiego, że teraz spróbujemy się zastanowić, czy po zapoznaniu się tylko i wyłącznie z abstraktem, bez przeczytania tekstu, bez zaznajomienia się z konkluzjami i wnioskami, i metodologią bada badawczą, czy można by opublikować na przykład tłumaczenie tego abstraktu i zamknąć temat? Bo i, czy, czy po prostu przeczytanie tego całego artykułu może coś wnieść więcej do, nas do naszych konkluzji? Ale no oczywiście. Te, to, to było badanie prowadzone w trzech latach. W 2018, 2021 i 2022. I po pierwsze, że ono nie wyczerpuje tematu, bo sami autorzy piszą, że jest to badanie wstępne, że, że ewentualnie ono może y, doprowadzić do badania nad dopuszczalnością y, chlorku litu jako substancji mhm. czynnej. Y, ale też. Y, te badania, właśnie prowadzone i w 2018, i w tych dwóch kolejnych, były prowadzone w różnych warunkach i dają e, tak naprawdę trochę szerszy pogląd na to, w jaki sposób to było robione. E, w pierwszym roku to były e, spore ilości syropu e, z, z dodatkiem chlorku litu. To było 9 litrów, 7 litrów e, syropu podawanego pszczołom. A w kolejnych latach y, to było na cieście y, pyłkowo-miodowym 2 y, do 1. Mhm. Y, przepraszam, nie pyłkowo-miodowym, tylko y, cukier-puder z miodem, cukrowo-miodowym. 2 y, 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 do 1, do którego dodawano właśnie ten chlor, chlorek litu. Tutaj tak naprawdę jedyne, co pozostało w konkluzjach, to yy, procentowa zawartość tego, tej substancji yy, w cieście i w syropie, żeby to było właśnie te 50 milimoli. Czy I jedyne? To ciekawe, że, że to pominąłeś, bo ja jednak widzę co innego, czego nie było w abstrakcie. No proszę. Zanim możliwe będzie że zezwolenie na stosowanie sol, solu litu jako środka przeciw warozie, należy zadbać, yy, zbadać, Długoterminowe rozprzestrzenianie i krążenie tej soli w rodzinie po zabiegu, a tym samym potencjalne ryzyko gromadzenia pozostałości w miodzie. Lid bowiem występuje naturalnie w niektórych miodach, ale tylko w niektórych, a nawet w takich napojach jak wino czy inne bezalkoholowe. Obecnie debatuje się nad tym, co uważa się za dopuszczalne. Niektórzy autorzy stwierdzili, że wzrost w, zauważyli wzrost wartości litu w niezamkniętym miodzie bezpośrednio po zastosowaniu. Uh -huh. Niektórzy stwierdzili pełne wyzdrowienie rodzin, inni jednak nie. Stwierdzono również w innym badaniu znaczącą różnicę w zawartości litu w miodzie pobranym z komórek, z rodzin. Z rodzin, które odżywiały się tylko niektarem, z rodzinami, które były poddane działaniowi tego preparatu. Czyli wciąż nie jest to do końca tak wiadome, e... i po przeczytanie samego abstraktu byłoby uproszczeniem. Tak, Pytanie, no... czy nie zbyt dużym? Żeby... Ja się z tym zgadzam. To byłoby zbyt dużym uproszczeniem. To, że abstrakt jest, traktuje ochlorku litu bardzo optymistycznie. To też to zgadzam się z tym, że cały artykuł traktuje o tej substancji bardzo optymistycznie. Ale że, że autorzy sami zdają sobie sprawę z tego, że jest to jedno z pierwszych badań, które, które może w konsekwencji doprowadzić do dopuszczenia tej substancji, no pewnie, że, że wszystkie te pozostałe rzeczy, o których. O których powiedziałeś, wymagają dodatkowych badań. No, nie, nie, nie wolno na podstawie tego, że e, działa, e, już zacząć stosować. No, popełnilibyśmy wielki błąd. No, zwłaszcza, że na, e, jednak, jak każdy lek, ma swoje efekty uboczne. Jednym z efektów jego ubocznych jest m.in. śmiertelność, podwyższona śmiertelność czerwiu. Tak. E, wręcz e, likwidacja całego czerwiu, który w rodzinie. E, tam, gdzie pielęgniarki y, mają, y, karmicielki mają wysoki poziom stężenia litów w swoich organizmach, y, tam czerw nie ma szans tak naprawdę na przeżycie. I pierwszy czerw y, musi zostać usunięty. No cóż, przechodzimy do chyba kolejnego artykułu. No tak, no tutaj zostaw, zostawimy to Wam y, i poczekamy na dalsze badania. A znajdujemy się na pasiece prowincjonalnej. W, tak. Radom w Radomskiem. Adres? No to jest Wałsnów. Znajdziecie pasiekę prowincjonalną w internecie. Wałsnowie w internecie, bo się reklamuje. Jak widzicie, widzicie tutaj ten starodawny ul. Jest to dość malownicza pasieka i wyjątkowa pod tym względem, że Emiliej opieką tych pszczół, ma zgromadzone tutaj naprawdę. Mnóstwo różnego rodzaju uli. Prawdopodobnie kilka jakichś migawek pewnie uda nam się nagrać, więc sobie zobaczymy. Zrobimy jakieś zdjęcia, panuje tu spory eklektyzm, dzięki czemu pasieka jest rzeczywiście bardzo malownicza. Ale i spo, spore zamieszanie w związku z latającymi pszczołami, więc zobaczymy, czy kolejne odcinki w kolejne w samym części jest. tego programu. Tak, tak jest. Wspólne kwitnienie, a może wspólne zarządzanie zasobami. Nowe podejście do zarządzania... Do zarządzania czy, pożytkami. Do zarządzania pożytkami, tak by można powiedzieć. Pytanie, czy takie nowe? Zobaczymy, nam to, czy wyjdzie nam to trochę w artykuł. Bo ja, bo ja sobie od razu wymyśliłem, że to, że to jest rozważania. To są takie rozważania między prawem do posiadania i zarządzania, a prawem do dostępu i korzystania. Y te prawa są rozdzielne, i czasami nie mając prawa do zarządzania jakimkolwiek zasobem, mamy prawo do korzystania z niego, z drogi I na Właśnie, przykład. i tutaj e, oni to e, nazywają troszeczkę inaczej. Ci autorzy tego, którzy pochodzą z, prawdę, e, z Uniwersytetu w Kalifornii, e, nazywają taki, e, taki zasób środowiskowy, który, e, w ogół, który nie ma żadnych. Właśnie. Pytanie, czy nie jest w niczym posiadaniu jako otwarty, mhm. a taki, który, mm, który jest, w posiadaniu. jest w posiadaniu, ale niekoniecznie jednego prywatnego właściciela. I właśnie tutaj użyję e, sformułowania, jakie jest, jakie jest e, w książce zarządzanie wspólnymi zasobami e, e, ekonomistki, mm, no, e, o, ekonomistki konkretnie Ostrom, która właśnie jest tutaj e, między innymi przytaczana, jej badanie. Przywłaściciele. Tam jest takie fajne słowo użyć Przywłaściciele. Przywłaś... Tam jest tak to tłumaczone. Mhm. I oni tutaj ewidentnie to rozróżniają, kiedy jakiś obszar, kiedy jakieś zasoby, jakiś terytorium możemy nazwać wspólnym, wtedy kiedy ma różnych przywłaścicieli i jest zorganizowany w jakiś sposób, zarządza... współzarządzanie nim, a kiedy jest całkowicie otwarte, prawda? No to dotyczy na przykład takich sytuacji jak nawadnianie, jak melioracja, jak rybołówstwo. Albo na przykład zbieranie grzebów w lesie. To, 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 to są tego typu sytuacje. I teraz, jak one się odnoszą do, do, do pszczół? No, wydaje się to oczywiste, jeżeli mamy jakąkolwiek uprawę, no to przed pszczołami nie jesteśmy w stanie jej e, zamknąć, chyba że zastosujemy osłony szklarnie, czy, czy szklarniowe, czy foliowe. No, Ale biorąc pod uwagę cały sposób pozyskiwania miodu, E, świadczenia usług ekosystemowych związanych z zapylaniem jest to no, niemożliwe. Jest to niemożliwe. E, ten system jest otwarty i dostępny dla wszystkich pszczół, które tylko, które tylko zdobędą do niego dostęp. Tak, ale cały w tym mam baraz, że jest również e, często otwarty dla pszczelarzy, którzy jednak mogliby być tak. zorganizowani troszeczkę inaczej. I e, choćby ta Ostrom e, wykonywała na badania. Na empiryczne, na różnych społecznościach tradycyjnych, czyli to nie byłby takie nowe podejście, e, którzy byli e, przywłaścicielami i w różny sposób e, e, zarządzają z własnymi zasobami, na zasadzie, na zasadzie wspólnoty niektóre, te, bo to jest zorganizowane w różny sposób, w, w różnego rodzaju stowarzyszenia, mniej Aha. lub bardziej poddane pod pod jurysdykcję, prawda? Państwową na przykład. Niektóre, wyobraź sobie, trwają już od kilkuset lat, na przykład, nad, na przykład w Szwajcarii, które ona mhm. badała. I jak, co, co, co je charakteryzuje, jeżeli są e, zorganizowane w sposób z e, sukcesem, czyli długo trwają w stanie zrównoważonym, właśnie? Czy nie, to, czy nie z tym trochę problem mamy, właśnie w strzelarstwie, jeśli chodzi o te pożytki? Mamy. Mamy to kolejne przykłady, które są podawane w tym artykule, dotyczą jednak właśnie lasów migdałowych, sadów migdałowych w Kalifornii. I to jest przykład e, takiej trochę niedojrzałej jeszcze struktury, e, bo, e, bo ja Wam pokażę e, w tym momencie e, wykres, jak wygląda kwitnienie e, migdałowców i e, opryski na, na, na tych migdałowcach. Mhm. I tam widać wyraźnie, że te dwie różowe linie to jest czas kwitnienia migdałowców. Przed, tą, przed, tą, przed pierwszą różową linią i za drugą są takie piki y, stosowania preparatów do opryskiwania, które mają informację, że są szkodliwe dla pszczół. A z kolei pomiędzy tymi liniami różowymi jest taki wielki pik z substancji, które są oznaczane jako nieszkodliwe dla pszczół. Oczywiście pytanie, co to jest szkodliwe dla pszczół, a co to jest nieszkodliwe, bo substancje są nieszkodliwe dla pszczół wtedy, kiedy pszczół tam nie ma, tak naprawdę, bo, bo to, to, to można tak zrobić, żeby, żeby zastosować oprysk yy, powiedzmy nocą, ale nie wiem, czy w takim sacie migdałowym to jest w ogóle możliwe yy, ze względu na, na dostępność zasobów w postaci tych. Traktorów i opryskiwać. Wiesz może, w ogóle można zorganizować w ogóle inaczej produkcję żywności. A właśnie. E, b, no właśnie, dlatego, że ona tutaj jeszcze jedno fajne słowo mm, jest używane. E, to nie są, to, z czym mamy do czynienia w Kalifornii na Sadach, to nie jest ani zasób otwarty, ani wspólny. Oni nazywają to pseudowspólnotą. Dlaczego? Tak. Dlatego, że jest ogromne niezrównoważenie. Szczelarze są na dużo słabszej pozycji. Właściciele sadów mają yy, władzę. Mają, dlatego że mają o wiele, yy, mają władzę nad szczelarzami w tym sensie, że yy, mają dużo, yy, dużo większy nie tylko wpływ. Ale możliwość na stanowienie tak naprawdę, co się będzie tam działo. Prawda? Mogą po prostu nie podpisać umowy z pszczelarzem, który robi zamieszanie z powodu wytrucia pszczół. Na przykład, y i, i on straci swój zysk. To jest w tym sensie władzę, że, że w... dzięki temu mogą pszczelarzy uciszyć. Mogą. Właśnie. Mogą. Pszczelarze muszą się odwoływać i nie, jak tu jest podane nie zawsze w sposób udany. Prawda? Dlatego czasami pszczelarze odwołują się nie do e, swoich rolników, tylko odwołują się do e, instytucji, które decydują o tym, co jest napisane na no tak. środkach ochrony roślin. Tylko nadal, nadal jednak to niezrównoważenie pozostaje, ponieważ tak. zawsze ten właściciel gruntu, e, prywatny właściciel właśnie, a nie, nie czegoś nie coś w rodzaju Wspólnoty. Na którym występuje pseudo wspólny pożytek, może, może powiedzieć, może się zgłosić do innego pszczelarza, może zaproponować komuś innemu, więc nadal to nie jest sytuacja taka, że ci pszczelarze mogą dbać o, dbać o ten po, mogą mieć jakiś. Trochę to, można to porównać trochę do giełdy, czy, 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 do, prawda, zarządzania spółką, giełdy czy do zarządzania dużą spółką czy zarządzania dużą spółką że nie mają żadnych tam procentów nawet we współdecydowaniu do tego, tak. co, się, co się ma stać z tymi pożytkami. Tutaj dochodzimy do pomysłu właśnie na bardziej tradycyjne podejście wspólnotowe do tego, żeby mhm. każdy uczestnik pożytku korzystał na pewnych zasadach ustalonych, miał pewne, pewne, możliwość głosu, współdecydowania i... No, i to się może zdarzyć, o ile, yy, o ile ten typ gospodarki yy, utrzyma się jeszcze dłużej, bo już w paru, yy, w paru naszych programach mówiliśmy o tym. I powiemy że, dzisiaj, że to jest trochę ślepa uliczka. <laughs> natomiast yy, natomiast, ja tutaj sobie też wynotowałem, ja, co, się mu, co według tych badań empirycznych wyszło, że i yy, co, co mu powinno się wydarzyć. Yy, żeby uprawdopodobnić takie zrównoważone, długofalowe zarządzanie tymi, tymi zasobami. Tak, dokładnie, wspólnymi. Mam zasady projektowania właśnie tych instytucji wspólnych zasobów. Jasno zdefiniowane granice dobra wspólnego. Zasady regulujące korzystanie z lokalnych warunków, możliwe demokratyczne procesy ustanawiania zasad, monitorowanie albo kontrola dotrzymywania tych zasad, stopniowe sankcje w razie, gdy ktoś nie przestrzega zasad, yy, mechanizmy do rozwiązywania konfliktów, akceptacja instytucji wspólnego zarządzania przez instytucje zewnętrzne, na przykład rząd. Yy, do, a dodatkowo istnienie y, wielopoziomowych instytucji, czyli, y, mhm. czyli jakby na zasadzie trochę pączków, y, że kolejne, kolejne instytucje coraz bardziej centralne zajmują się tylko pewnym obszarem, prawda? Monitorowania czy kontrolowania tego, czy dele wym wymuszania... De delegują y, inne kategorie tak. działań na, na instytucje niższego rzędu. Czy wymuszania po prostu skuteczności tych sankcji, ale powiem Ci jeszcze o czymś ciekawym, co wyczytałem właśnie w tej książce, że ona też podaje, że Sa Jeżeli to ma działać w sposób zrównoważony i demokratyczny, to sankcje powinny być bardzo stopniowe i delikatne sankcje już by powinny być na samym początku łamania zasad, wiesz? No nie tak, powinno się tak. z tym czekać dłużej, y kiedy, dopiero, y kiedy już powinno się zastosować twardszą sankcję, wiesz? Dlaczego? Że dochodzi do wtedy ta takich dylematów, że opłaca się po prostu łamać te zasady, a przecież Zgadza chodzi się. o to, żeby ich nie łamać ostatecznie. No, Zgadza się. To, to jest na pewno racja. Jeżeli... Jeżeli chodzi o sankcje, to zaczynanie od. Yy, Mięknie, sankcji dużego tak, kalibru generalnie nigdy się nie sprawdza. Ale w tym sensie, A. że też czekanie aż coś się poważnego no właśnie. wydarzy, właśnie. No, właśnie. no i to jest dość takie z punktu widzenia filozo filozoficznego, moim zdaniem, fajne, żebyśmy sobie to przemyśleli. Tak mi się wydaje, że w Polsce, no mam taką intuicję, że w polskim przylarze by nam się to przydało. Yy, no tak. No. Kilka razy już rozmawialiśmy i, i ja nie ukrywam, że, że zwłaszcza od pszczelarzy dolnośląskich, ale też nie, od, nie tylko od nich słyszałem o problemach z wywózkami w te same miejsca, w te same regiony i o przepszczeleniu albo z lokalnym. Tym pro, albo z takim problemem właśnie, który jest związany z tym, że jakiś, że pszczelarze w jakimś swoim środowisku, które właśnie Czują, że je współposiadają, ale tak naprawdę no, nie mają prawie nic do gadania. E, pielęgnują, prawda, ten pożytek. E, sadzą za jakieś drzewa, jakieś lipy, jakiegoś tak. innego rodzaju drzewa. Czasami to jest jeszcze od dziada, pradziada, prawda, mhm. kontynuacja. Natomiast przyjeżdża pewien pszczelarz, z, z, <laughs> który ma o wiele, wiele więcej uli. Tak. I jeżeli on się dogada z prywatnym właścicielem sąsiada, to tak naprawdę całe to, cała ta współpraca. Pseudo właściwie tutaj ona by powinna być nazwana pseudo -wspólnota. Wspólnota, Nie ma nic nie do nie? To prawda. No. no i w tym momencie nie możemy zachować poza problemami, które to generuje społeczne, generuje to problemy społeczne generuje to też brak możliwości zrównoważenia tych pożytków, które są może jak, się, może jak się skończy nasz program po 50 odcinku, to zrobimy taki odcinek specjalny, gdzie po, 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 może byśmy poopowiadali o tym, e, w jaki sposób można zorganizować e, takie, takie I sytuacje. zaprosili może kogoś, e, komu, e, kogoś k, k, nawet w innej branży, takie w branży ko, komu się że udało zorganizować albo był liderem e, przy organizacji jakiejś takiej mhm. udanej spółdzielni na przykład. Mhm. Co ty na to? Dobrze, a teraz zosta zostańmy przy tym, że próbujemy rzeczywiście naprawiać sytuację w Kalifornii, która jest Aha. w tej chwili chyba dla nas nienaprawialna i przejdźmy chyba do ostatniego tematu. Prawda? Dobra, dobra. Wpływ pszczelarstwa towarowego na ekologiczne myślenie hobbystów o zapylaniu. E, jedziemy do, właściwie, lecimy do Massachusetts. Mm -hmm. Cały stan został e, poddany takiemu badaniu e, ankietowemu, gdzie, e, e, gdzie, e, jak się nazywa ta dziedzina nauki? Socjologowie, a konkretnie. Socjolodzy zbadali. A konkretnie, a konkretnie a konkretna metoda. <laughs> Teoria krytyczna. No, okej. Okay. Zbadali to, w jaki sposób pszczelarze hobbyści myślą o zapylaniu. Tak, tak. Uczestniczyli w jedenastu w sumie spotkaniach pszczelarskich, gdzie z pszczelarzami rozmawiali i do tego dołożyli jeszcze takie 22 pogłębione wywiady z konkretnymi pszczelarzami. Są tacy, którzy chcieli podawać swoje dane osobowe i, i je podali, one tu są w tym artykule, a są tacy, którzy woleli nie, więc są pod jakimiś tam nikami. Mhm. Ale zrobię pewien wstęp teoretyczny, wiesz, bo kiedy natrafiłem po raz pierwszy raz, około pół roku temu na ten artykuł, to najpierw, po pierwszej lekturze, troszeczkę mnie zdziwił i miał, trochę nawet się wzdrygnąłem, wiesz, stwierdziłem, że jak to, przecież to jest taki dziwny artykuł, bo autorka, autorzy stawiają tutaj na wejściu konkretne tezy, pod które później przepytują tych ankietowanych. Natomiast, Później, im bardziej go zgłębiałem, wiesz, tym bar coraz bardziej mi się podoba, y, coraz bardziej podoba. W międzyczasie powiedziałem tobie o tym i stwier ty stwierdziłeś jak najbardziej. Ga Nawet jeśli Robimy. mam inne zdanie, gadajmy. A aż do tego czasu, kiedy y, powołuje się on na koncepcję, która moim zdaniem w sposób najbardziej dokłębny, jak, y, jak na razie z taką, którą się spotkałem, wyjaśnia y, cały problem kryzysu w przelarstwa związany z rolnictwem przemysłowym. Natomiast muszę wyjaśnić tą metodologię teorii krytycznej. Na czym ona polega? Może ona trochę u ludzi, którzy są zdziwieni tylko do takiego silenia się na neutralność w artykule naukowym, chociaż w, przel w przelniczych artykułach to rzadko z tym się spotykamy, choćby dlatego, że we wstępie już jest zasugerowane, że pszczoły są często najważniejsze w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Że Musimy je chronić. Że brak tego krytycyzmu. Tak, natomiast znaczy, że jest ten krytycyzm. Jest, właśnie. ale tak. Natomiast on, mhm. teoria krytyczna opiera się na takiej metodologii, która mówi, że siłą rzeczy zawsze badanie socjologiczne jest w, jak, w jakiś sposób krytyczne. I nie udawajmy tego, że jesteśmy neutralni. Bo jeżeli na przykład badamy społeczność. Biednych ludzi, prawda? Albo bezdomnych, to siłą rzeczy zawsze, zawsze jest jakiś kontekst. Na przykład badamy je, jak zrobić, żeby oni po prostu nie byli bezdomni, prawda? No rozumiem. No właśnie. Ale dobrze, tylko że ja trochę pozostałem w podejściu do tego artykułu na etapie, który ty jako pierwszy. Ale, ale może jeszcze powiem właśnie, co jest celem właśnie okay. tej. Co jest celem tej konkretnej. Bo tak jak ci powiedziałem, na przykład można badać społeczeństwo. Nie, ja tu teraz chciałem tylko przykład dać. Dobrze. Staramy się krytycznie zaangażować w logikę otaczającą pszczelarstwo, tę, która, ktor, która prowadzi do ekologizmu zakorzenionego w logice kapitaloceńskiej, a tym samym skutkuje problematycznymi, niezamierzonymi konsekwencjami, oraz tę, która wskazuje na socjoekologiczną, hybrydową, świadomą, sprawiedliwą przyszłość. Właśnie, bo konkretnie celem tego nurtu w, w socjologii jest y, takie, y, jest szukanie y, po prostu y, za, y, wartością, do którą oni dążą, jest egalitaryzm. I oni konkretnie się skupiają na krytyce kapitalizmu jako, jako takiego i ponieważ jest dominującym aktualnie e, kulturotwórczym e, bl, ludzkim, powiedzmy, prądem, e, wyszukują, gdzie tu są ukryte, na przykład, e, relacje władzy, prawda? Bo tak, uważają, jako to tak. takie jest zaszkodliwe, prawda? Mhm. No, yy, jakkolwiek akceptuję to podejście, to, yy, to trudno mi jest myśleć, że rzeczywiście w tym artykule yy, autorzy jego znaleźli oczywiste dowody yy, na to, że. Yy, że, go, że pszczelarstwo towarowe wpływa na ekologiczne myślenie hobbystów o zaznaczeniu. Piotrze, trochę jestem zdziwiony Twoim podejściem, jakie teraz tutaj reprezentujesz. Czy to nie dla. Z góry, zanim jeszcze omówiliśmy artykuł, mówisz, że się z nim nie zgadzasz. Czy to jest właściwy kierunek? Eee, to nie jest tak, że ja się z nim nie zgadzam. Natomiast ja, z nim, ja w nim znajduję e, typowe podejście hobbystów w ich e, wypowiedziach, które e, są przytaczane. No tak, ale o, o, całym. Jest... Ca, całym... Yy, to... Ta, tam, jest, tam, jest, yy, tam jest powiedziane tak, że, yy, pszcze, że pszczelarz yy, bardzo często, pszczelarz zajmując się pszczołami, chce ratować świat. I to jest, i, i to jest rzeczywiście ten punkt widzenia yy, tego pszczelarstwa. Yy, Kapitałowego, które, które pragnie swój, e, e, swój element władzy w systemie e, z, no, zachować. No, i no właśnie, więc już tutaj, już tutaj stwierdziłeś, jeżeli się z tym zgadzasz, że podłoże teoretycznie jest właściwe. ale rozumiem, że jeśli się z czymś nie zgadzasz, to, to, be, to będziesz potrafił to argumentować. Zostawmy to na koniec. Może najpierw omówmy wreszcie ten artykuł. Otóż okay. e, jest, e, jesteśmy przy, tutaj jesteśmy przygotowani, Emilu, że akurat tutaj mamy się pokłócić, więc wiesz. <laughs> Jest to, co powiedziałeś odnośnie tych hobbystów, to zobacz, że to, jest, to nie było tak zawsze, prawda? Głównym celem kiedyś, tradycyjnym istnienia pszczelarza hobbysty, było po prostu produkowanie żywności na małą skalę dla, dla lokalnej społeczności i dla siebie i dla rodziny przede wszystkim, bo hopr. normalny hobbysta to jest taki, który trzyma sobie kilka uli, na przykład w ogrodzie lub nawet kilkanaście i skupia się na tym na samej produ na produkcji tych produktów pszczelich, a nie dla produkowaniu pszczół dla samych pszczół w celu maksymalizacji zysków. Wtedy już mówimy o pszczelarzu zawodowym lub moim tak jak jest w Stanach Zjednoczonych m, półzawodowym. Moim zdaniem w, w naszej terminologii polskiej brakuje kogoś takiego jak półzawodowiec. Szczerze mówiąc, właśnie znajdujemy się na pasiece e, półzawodowca. Taka takie jest tak, on tu stoi obok poza kadrem, ale pozdrawiamy go. <głos> <głos> Też się czuję półzawodowcem i w pełni rozumiem ten pogląd. Natomiast to, co się zdarzyło na przykład w kwestii pasiek miejskich, no to prawdopodobnie był taki efekt w jakimś sensie ratowania świata i szukania, szukania tego, żeby żeby w jakiś sposób przyczynić się do, y, do bioróżnorodności środowiska metodą y, trzymania pszczół? Dlaczego poddajesz to pod wątpliwość, skoro y, jeszcze y, sprzeczmy do omówienia tej ankiety, ale nawet w mhm. innym artykule, który kiedyś omawialiśmy, też socjologiczny z Wielkiej Brytanii, pamiętasz? Też oni ankietowali ludzi i pytali, jakie są ich motywacje do tak. tego, żeby zajęli się pszczelarstwem I nazwijmy to, Motywacja ekologistyczna, czyli taka, mhm. żeby pomagać przyrodzie, żeby ratować świat, żeby pomaga... nawet ratować te pszczoły miodne, była jedną z głównych spięciu. Z więc to nie jest tak, że to sobie gdzieś istnieje. To realnie, aktualnie istnieje i e, z, e, ilość pszczół miodnych nie... u nich w Stanach Zjednoczonych w nie się zwiększa, ale nie tylko. Bo wiadomo, że w Polsce około, od co najmniej 15 lat również się zwiększa, więc to jest, już to wychodzi, że to jest troszeczkę większy, że to nie jest taki prosty problem, że pszczół miodnych nam ubywa. I chrońmy je. Nie, nie, nie. To jest o wiele hmm. bardziej skomplikowany układ ekologiczno-socjologiczny. I oni próbują to rozwikłać. I z tym się zgodzę. Natomiast w kwestii intencji, kiedy pszczelarz już staje się pszczelarzem, kiedy potencjalny pszczelarz staje się pszczelarzem, to co się z nim dzieje dalej? Jak, jak wyglądają jego motywacje do kontynuowania? Bo nawet oni tutaj piszą, że, że, że pszczelarze czasami właśnie w tych, w tych intencjach w tych dobrych intencjach stają się hodowcami pszczół, i niektórzy rezygnują z hobby. Yy, no ale to tylko niektórzy. Natomiast skupmy się na tym zapylaniu, bo to jest głównie przedmiotem tego artykułu. Otóż yy, zauważmy, że jesteśmy teraz, yy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych to w ogóle prawdopodobnie taka pasieka, jakiej jak teraz zresztą byłaby całkowitym eventem, tak. ale yy, na pewno byłaby to na 99% pasieka na ulach Langstroth. Oczywiście. Natomiast. Jednolitych no właśnie, na skup, tak. Skupmy się na tym, że tam istnieje, naj, chyba najbardziej rozwinięte na świecie, może poza, poza też niektórymi krajami, które mogłyby do tego dołączyć, przemysłowe świadczenie usług zapylania. Mnóstwo pszczelarzy istnieje tylko y, główną ich motywacją i y, y, do zostania pszczelarzem, ale tak, może nie do zostania, ale do rozwijania się, właśnie w tej logice maksymalizowania zysku, między innymi jest, świat, jest jeżdżenie głównie. Na, mas, mhm. na masowe y, pożytki przemysłowe, jak na przykład te migdałowce, o których mówiliśmy. Mhm. Natomiast wydobywanie miodu jest tylko przy okazji. I teraz, no i tych pszczelarzy jest najwięcej i oni y, współistnieją z pszczelarstwem, y, z całym rolnictwem przemysłowym, więc to wszystko powinno mieć jakiś zauważalny wpływ nawet na pszczelarzy hobbystów. I, 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 i teraz no, spójrzmy na te właśnie... Co wyszło z tych rozmów? No Ewidentnie wyszło, że na, jest grupa pszczelarzy, która nie do końca zwraca uwagę na całą sieć życia, na przykład. Czyli myśli w kontekście, w kontekście zapylania, głównie o pszczole miodnej, tak? Czyli Wie o tym, że pszczoła miodna w Ameryce jest całkowicie przecież obcym gatunkiem, prawda? No tak, wręcz jest tak, tak. gatunkiem mm -hmm. kolonialnym można powiedzieć, tak, prawda? Się. Bo brali koloniści ją tam przywieźli, zgadza że się. O, jakby część osób wręcz akceptuje to, że, że m, ten rodzaj rolnictwa przemysłowego doprowadza do wyginięcia innych gatunków, bo mam, bo przecież możemy za, za, zapewnić zastąpić to, to, zastąpić to zarządzanym to w przemysłowym chowie gatunkiem, czyli pszczołą miodną, no tylko że ma to swoje określone negatywne skutki ekologiczne, których oni już nie zauważają. I to jest być może jakaś pewna zmiana w stosunku do tradycyjnego hobbysty, który istniał jeszcze zanim to, to się pojawiło. I ich hipotezą jest to, że jest to zgodne z logiką kapitalizmu, dlatego że e, głównym celem właśnie e, rozwoju organizacji i bo że z takim jednym drobnym, można powiedzieć, przedsiębiorcą. Jest jednak maksymalizowanie zysku jak najszybciej przy jak, jak najmniejszych kosztach. I, I chyba się zgodzisz, że jest to mm, przynajmniej kompatybilne y, z tym podejściem w ogóle całego rolnictwa przemysłowego. A co jest charakterystyczne, że, że y, logika, jaka się wytworzyła przy potrzebie zaspokajania y, danej metody pozyskiwania żywności, y, Automatycznie, niejako automatycznie yy, wykształca sposoby radzenia sobie, tak, żeby podtrzymywać dalej ten mechanizm, prawda? Tak, tylko, tylko to jest jedna część. Ja mówię ja, ja cały czas yy, troszkę się z tobą kłócąc, mam na myśli innych tych pszczelarzy, którzy być może wystartowali z tego samego poziomu, z tej samej idei. Yy, no, ja to określam ratowania świata, która, y, która rzeczywiście jest w pewnym sensie spójna z, z patrzeniem y, y, zawodowych amerykańskich pszczelarzy i z, ze świadomością, że tu, że tu broń Boże nie chodzi o żadne ratowanie świata. Ale, y, ale naprawdę większość pszczelarzy, co widzę nawet w tych wypowiedziach, które oni tam podają poprzez kontakt z pszczołami, poprzez zajmowanie się nimi, yy, poszerza swoje horyzonty i zaczyna patrzeć na właśnie na yy, sieć yy, zapylania, na yy, całą strukturę yy, krajobrazu okolicznego. Tak tylko że nie rozumiem dlaczego skupiłeś... Yy, yy, czy tutaj nie stawiasz yy, ty w Teraz argumentujesz tak, jak, 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 ten, jak celem tego artykułu byłoby krytyka pszczelarstwa a, albo na przykład krytyka pszczelarstwa hobbystycznego. Moim zdaniem nic takiego tutaj nie jest. Y to, znaczy, co się tutaj głównie krytykuje ja w tym wiem, artykule, to jest kapitalizm. Wpływu, krytyka wpływu kapitalizmu na, yy, na, na hobbystów. A de facto kapitalizm, no, bo po prostu w teorii krytycznej głównym wrogiem, yy, znaczy, tak można powiedzieć, jest sam system kapitalistyczny. Ja postrzegam to tak. Ja postrzegam to tak, że hobbyści niekoniecznie się dają. I koniecznie to, to, się podoba. I tutaj się zgodzą, bo tutaj się zgodzę, bo nawet tak jest cały czas jedna czoła, <laughs> lata wokół mnie. Tak. Y coś mi się wydaje, że się zgadza z tym artykułem. <laughs> w każdym razie mm, poczekaj, bo, bo, bo jednak ciężko mi się skupić. Patrz, że okay. na mnie się skupiają, w ogóle nie na tobie. Mm -hmm. Może się bardziej ekscytujesz. Na pewno. No. To Zresztą zawsze jest zauważalne w naszym programie. Mm -hmm. No właśnie, to, co powiedziałem, w czym jest dobre, dlatego że. To, co oni krytykują, to że w tej logice, którą narzuca między innymi kapitalizm, który próbuje się jako dominująca, dominujący taki prąd kulturotwórczy, również ze swoją taką ideologią moralizatorską, próbuje narzucić taki sposób myślenia ludziom, że to są jakieś prawa naturalne, że to jak oni się zachowują, to nie to, że są aktorami, czyli Osobami będącymi sprawcami, którzy mogą kształtować swoje okoliczne środowisko, a również wspólne zasoby i swoje otoczenie, lokalną wspólnotę, tylko są poddani takiemu czemuś w rodzaju mm, duchowi czasu, prawda? Że tak, skoro, że tak musi być, skoro to się wydarza. No i właśnie, mm, tak, na, tak naprawdę, jeżeli tylko mają, jeżeli coś im, pewnym ludziom się coś podoba lub nie, to mają możliwość oddziaływania na swoje otoczenie mniej lub bardziej. Chodzi o to, żeby właśnie mm, zbadać, w których miejscach to się dzieje i wtedy bardziej skutecznie temu przeciwdziałać. Więc, uh -huh. więc ten artykuł... Ja w ogóle nie mam wrażenia, że ten artykuł atakuje pszczelarzy hobbystów. On ja, ataku też, ja też bardzo się cieszę, że ty go przetłumaczyłeś, bo po powiedzmy jeszcze, że on jest tak naprawdę do przeczytania po polsku na... Na twojej tak. stronie i, i, i jest, tak. jest naprawdę dobrze przetłumaczony i będzie też, jeszcze lepiej. I też głos jest. polskiego pszczelarza zawodowego tam jest przedstawiony, który jest właśnie w, w tym kierunku, w tym kierunku kapitalocentryzmu. tak, A może powiem co to jest kapitalocent ponieważ jest, taka, jest, taka, jest taki termin, on się pojawił już około chyba 20 lat temu jak antropocen to jest termin. Niektórzy go zbyt dosłownie biorą jako stricte geologiczny. No fakt, tak. bo, bo jeśli go brać jako tylko geologiczny, to, to trzeba go interpretować. Interpretować tak, że aktualnie żyjemy w epoce człowieka, dlatego, że człowiek już tak przekształca ekosystem na ziemi, że prawdopodobnie będzie miał taki wpływ, że jeżeli jakiś ktoś, jakiś inny organizm rozumny być może człowiek, a może tak. nie, kiedyś za, za ileś tam milionów lat zacznie odkrywać kolejne warstwy ziemi, to będzie widać dokładnie tą hmm. granicę, kiedy na przykład, nie wiem, beton będzie tam skruszony czy coś takiego. Będzie cezura, kiedy tak. zaczyna się antropocyzm. Yy, na przykład, mhm. albo jakieś zanieczyszczone substancje, które człowiek, którymi człowiek zanieczyszcza ekos tak ekosystem coś. To jest, ale moim zdaniem to jest termin też właśnie socjologiczny. Nie trzeba go interpretować stricto zgodnie z, nau z geologią, z naukami przyrodniczymi, tylko to ma być termin, ter 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 który powoduje, że człowiek, że sami ludzie za zaczynają się nad tym zastanawiać i po prostu rozmawiać na ten temat. No i, i termin kapitalocen jakby jest o tyle bardziej konkretny, że nie, e nie precyzuje, że, że bardziej to precyzuje, że nie chodzi tylko o człowieka, który w końcu żyje Przecież jako jako kurcze.. <śmienic> Odwrotnie. Przez czarne lepiej widać. Przez czarne lepiej widać. I ciebie... tym roku, w tym roku jeszcze ani razu nie używałem. No ja kapelusz. właśnie też nie używałem, dlatego Z... zapomniałem. Musi... Dobra, musiałem założyć kapelusz, yy, więc tak, w nazwie Kapitalocen chodzi, że precyzuje to po prostu do konkretnej epoki w rozwoju człowieka, prawda? Mhm. Yy, nie chodzi tutaj jakby o wyznaczanie daty, kiedy zaczął się po prostu, kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa, ale że ewidentnie nie było tak, że człowiek, który. Yy, no, jako rodzaj powiedzmy ludzki istnieje od y, miliona lat, że y, po prostu ta interakcja z ziemią, z, ekolog z ekosystemem ze z Ziemi zaczęła się już wtedy. Nie, Za zaczęła się mniej więcej wtedy, kiedy po prostu no, ten konkretny system zaczął dominować po prostu w no naszej tak, kulturze jako uniwersalistycznej. I w tym mhm. moment i, ja, i jako taka ta nazwa mi się podoba, bo moim zdaniem dobrze to y, precyzuje. No tak, no z, z tymi akurat e, pojęciami się zgadzam, i nawet z potrzebą e, szukania e, krytycznego e, wad e, kapitalizmu jako systemu e, też się zgadzam, bo w, tylko w ten sposób tak naprawdę każdy system można jakoś poprawić czy naprawić. Bo nie da się tego zrobić w inny sposób. Znaczy nie, Natomiast, właśnie można. No, no dokonać rewolucji. Czyli całkowicie? No, zmienić nie, No system. to znaczy, że się nie da, bo, bo idziemy w, a, tak. w kierunku. I, e... I moim zdaniem taka tu jest konkluzja, bo pokazują e, sprzeczności kapitalizmu, które nigdy nie mogą doprowadzić do tego. I, i moim mhm. zdaniem konkluzją jest taką, że trzeba po prostu porzucić, e, e, porzucić e, ten sposób produkowania masowej żywności na świecie dla człowieka, a robić to w sposób bardziej zrównoważony, co siłą rzeczy będzie się. E, 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 będzie, musi mu te, temu towarzyszyć pewnego rodzaju ograniczenie. Na przykład w maksymalizowaniu zysku jak najmniejszym kosztem. Mhm. Tak, ja to rozumiem. No, no tak, no, wiesz co? No, ja myślę, że w ogóle się w wielu sytuacjach ograniczamy. Tak naprawdę z kapitalistycznego punktu widzenia, z punktu widzenia ekonomii, e, powinniśmy we, we wszystkich swoich działaniach postępować metodą maksymalizacji zysków. Ale nie zawsze to robimy. Ale widzisz, według tej yy, ich krytyki, to co powiedziałeś, już świadczy o tym, że, my, że jesteś po prostu przesiąknięty do ideologią widzenia. Tak, tak, dlatego że powiedziałeś, że powinniśmy coś robić, tak jak gdybyś ty o tym nie decydował, tylko były jakieś prawa ekonomiczne, które można rozumieć że na zasadzie praw naturalnych i trochę traktować ekonomię tak jak naukę przyrodniczą, prawda? Nie wyobrażam sobie odnoszenia się do rzeczywistości z jakiegoś zupełnie transcendentnego poziomu, nie, nie od strony świata, w którym funkcjonujemy. Więc, jeżeli w takim sensie ma to być krytyka systemu, to ja nie widzę wyjścia z, z takiego systemu. Natomiast wyobrażam sobie jak najbardziej sytuację, kiedy, e, kiedy byłbym hobbystą. Nie jestem ich, szczerze powiedziawszy, nigdy nie byłem. Nie, nie, nie miałem pszczół po to, żeby na nie patrzeć i żeby mieć e, słoik miodu na zimę dla siebie. E, ale, e, ale gdybym był i gdybym e, z, z jakiegokolwiek e, e, poziomu, właśnie wrócę jeszcze, ratowania świata. Bo pszczoły giną. Gdybym z tego powodu miał te kilka rodzin, to przypuszczam, że, że w, swojej, w swoim ewolucyjnym rozwoju jako pszczelarza bardzo szybko doszedłbym do takiego momentu, kiedy, kiedy miałbym świadomość, że nie, moje pszczoły nie ratują świata, ale nadal są fajne. Ale one mi sprawiają przyjemność, yy, środowisku, środowiska nie przytłaczają, bo, bo oni tutaj piszą też i o tym Massachusetts, że tam żyje 350 gatunków pszczół, w Polsce żyje 420, o ile pamiętam. Yy, I chociaż jest to. Yy, i chociaż piszą, że e, e, autorzy tego, e, tego krytycznego spojrzenia, że nie znaleźli żadnego obszaru o promieniu 5 mil bez pszczół miodnych, i chociaż jest to trzeci najbardziej zaludniony region w USA, i na przykład rodziny meczmiele mają hmm. prom, problem z nosema bombus, e, to, to mimo wszystko e, pszczelarz hobbysta e, nie musi. E, e, Swojego hobby uprawiać z punktu widzenia. Yy, maksymalizacji zysku. Maksymalizacji zysku, yy, albo, yy, albo, ale, albo też tego ratowania ale świata. Ale robi to, dlatego że zgodnie z tą logiką, ludzie, którzy mają większą władzę, na przykład większą władzę związaną z tym, że mają więcej pieniędzy, or, yy, organizują się choćby przez instytucje i yy, są tutaj podane konkretne przykłady, kiedy jakiś pszczelarz był hobbystą i organizacja, która zajmuje się ochroną środowiska, jako jeden z celów statutowych zachęcała go, żeby do jakiegoś rezerwatu przeniósł swoje pszczoły tak. właśnie zarządzane w chowie, prawda? I to jeszcze ta organizacja wyraźnie podkreślała też w, w innych miejscach, że, że pszczoły na terenie Stanów Zjednoczonych nie są gatunkiem, gatunkiem rodzimym. No właśnie. To jest ta sama no, organizacja, go do tego więc, namawiała. Więc chodzi o to, że oni, więc w jakim sensie, bo rozumiem, że nie zgadza się ale z tym ten i... Ale ten pszczelarz nie zgodził się na to. Widzisz, ten hobbysta pszczelarz nie zgodził się na to i no, nie, ale przecież nie, ten artykuł jeszcze raz. Dlaczego ty, go, dlaczego ty interpretujesz ten artykuł jako krytykę pszczelarzy? Dla nie. mnie to jest krytyka systemu. Nie, jeżeli system na tych hobbystów y według mnie nie wpływa jakoś bardzo. Jeżeli No oni... przecież to co dzisiaj powiedziałeś dla mnie świadczy, że jesteś uwikłany w tego typu rodzaju myślenie. O, widzisz też, jednak nie yy, tak, mnie tu. też atakują. Wiesz, w oczach bo... jednak to chyba jest nie do uniknięcia. Bo ja, bo, bo... Bo, bo ja się też trochę ekscytuję tym co Bardzo dobrze o to <laughs> Wiesz co, no, yy, tak jak mówię, tak jak mówię, nie, nie wyjdziemy z, yy, z paradygmatu, w którym żyjemy. No ale i właśnie to jest, dlaczego? Ale naszym. Czy jesteś ale, biernym poddanym, ale naszą, aktualnemu... wolnością, ale naszą wolnością jest mu się nie poddawać. Wiesz, yy, ale to czekaj, to ja tu widzę. Że... Powiedziałeś dwie rzeczy, które są wzajemnie sprzeczne. Nie. Jedna rzecz, która jest sprzeczna dla mnie. Mm. No, no, słucham cię. No, no jak mówisz, że mamy wolę do sprzeciwiania się systemowi głównemu, czyli jakby, e, jak rozumiem, posiadania wpływu na to, bycia aktorami, a z drugiej strony powiedziałeś, że nie wyjdziemy z tego. Czyli albo jesteś biernym, poddanym jakimś abstrakcyjnym e, dogmatom o prawach naturalnych, społecznych. Czy jednak yy, ludzie, co, wolność... sami, czy ludzie sami organizują swoje społeczeństwo i, i, i są aktorami swojej własnej kultury, którą tworzą? No jedno i drugie według mnie. No wolność polega na tym, żeby każdy mógł to? postępować według swoich... To jakie są społeczne yy... prawa naturalne w takim razie według ciebie? A są? Jakie? Podaj przykład. Nie, no ja nie mówię, że są. Aha, no to nie zgadzam. No nie, no powiedziałeś o prawie ekonomicznym choćby no Funkcjonuje ekonomia, w której się poruszamy i która ma swoje. Tylko, też że ekonomia i prawa, ma różny nurt. Ale no, ma różne. No nury, właśnie, bo ty, tak rozumiem, reprezentujesz kiedyś, nurt, mnie uczono, który... kiedyś mnie uczono ekonomii socjalizmu, co jest tru... jakimś dziwnym yy... 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 dziwnym pomysłem. No to właśnie, Wiesz, może jest. się skupmy na tym, że, ca... że, że cała koncepcja kapitalu cenu polega właśnie, wychodzi z koncepcji ekosocjalizmu. Czyli właśnie, że E, przy, dzie, e, wychodzi, no właśnie więc, więc może, może, może o to chodzi, że ty się po prostu fundamentalnie e, w swoim światopoglądzie nie możesz zgodzić z tymi autorami dlatego, że narusza to twój światopogląd bo przecież e, autorzy, autorzy tego tekstu, no tak to trzeba powiedzieć e, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o podejście e, do ekonomii to wychodzą między innymi od paradygmatu mark marksowskiego jest to, wyraźnie nawet cytują. No jest, jest, jest. No właśnie. Więc jakby ty, rozumiem, że dla ciebie po prostu jest to, co oni krytykują, to to i możesz oczywiście się z tym nie zgadzać, tylko chodzi o to, że to jest logicznie konsekwentne, że podejście, które mówi, że istnieją pewne prawa naturalne w ekonomii, jak na przykład to, że człowiek jest jednostką racjonalną, która dąży do włas... do do, do, do słowa naturalne w ekonomii. Tak, 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 tak dokładnie. No, no bo y, znaczy chodzi o to, uh -huh. że, że te, te zasady ekonomiczne są postrzegane tak jak prawo naturalne, czyli, tak, czyli coś takiego jak trochę prawo fizyki, które nie, istnieją są. niezależnie od ludzkiego działania. No są, ale nie muszą. No, to znaczy no. zgadzasz się, że są? Natomiast z ich punktu widzenia nie ma czegoś takiego. Y, ekonomia jest nauką y, społeczną. Czyli jakby nie poddali się tak zwanym, yy, nie wiem, jakimś prawom typu prawa, prawa fizyki. Dobrze, te, te, ale t, mówiąc o prawach ekonomicznych, mówimy o czymś trochę innym niż prawa fizyki. Yy, są, są pewne prawa funkcjonujące w psychologii, są pewne prawa funkcjonujące w ekonomii. Wiesz, jeżeli, no jeżeli yy, yy, robisz inwestycję, przeszacujesz ją i wydasz wszystkie pieniądze, to zbankrutujesz i jest to prawo. Natomiast nie, nie jest to... Nie, to nie jest prawo, to jest możliwość, Piotrze. No o, o, ile, o ile się zdarzy, prawo... że, wy, że wydasz wszystkie pieniądze i nie zbankrutowałeś. Prawo, prawo siłą rzeczy, jest... Hmm... Hmm... czymś, co musi, co musi się wydarzyć. Jak będziesz miał określone warunki, to musi się to wydarzyć w tym kierunku. W momencie, kiedy Y, ludzie o, subiektywnie wpływają na swoją kulturę, to znaczy, że są y, z po prostu aktorami i sprawcami i mogą są. po prostu zmieniać kulturę. Jeżeli chodzi o to, jak postrzegamy właśnie y, te zależności ekonomiczne, to z punktu widzenia historii ludzkości to jest przecież aberracja. Owszem, aktualnie dominująca, natomiast w całej historii ludzkości istnieje to przecież raptem no, w zależności od tego, kiedy postawimy granicę, no kilkaset lat, prawda? Wcześniej ludzie no, zupełnie ja, inaczej ale, ale po, pojmowali. Jako, ale jeżeli będziesz wierzył. Feudalizm pszczo... nie był e, e, fundamentalnie różny. Nie mówię tylko o feudalizmie, I, tylko i... o animizmie na przykład. Jeżeli będziesz e, postrzegał pszczoły jako e, tak, jak omawialiśmy kiedyś artykuł, jak kiedyś na Ukrainie postrzegano pszczoły. Jeśli człon, jako członków własnej rodziny, to nie będziesz mógł z nimi wszystkiego robić, prawda? Tak. No właśnie. Zbierzę nie będziesz się. mógł na przykład. E, w celu maksymalizowania zysku nie będziesz, no być może nie, nie byłbyś w stanie e, wycinać trutni albo obcinać środełka e, matki. Ale jako prawda? hobbysta y, ja też nadal nie muszę tego robić. No właśnie, i tu Bo dochodzimy wiesz... do klucz, nie musisz tego robić, pomimo że być może przyniosłoby to tobie krótkofalowy zysk. Mm -hmm. No właśnie. No, ale może to nie też... jest żadne prawo, tylko możliwość. Ale może razie. też nie muszę tego robić, dlatego że ten system, który jest, mnie do tego wcale nie zmusza. W żaden no sposób. ciebie może nie zmusza, bo przecież to nie można tego traktować zero-jedynkowo. Tylko jako pewnego rodzaju wpływ. Czyli może zmuszać, a nie musi. Zostawimy to dalej e, znaczy ja, widzom i e, słuchaczom ja się nie, do, Ja nadal się nie wydziałem, e, bo e, dlaczego mm -hmm. nie zgadzasz się z tym artykułem? Bo my, my, wydaje mi się, że się nie, nie zgadzasz. Nie, nie, nie. To jest, to jest bardzo dobry artykuł, już to powiedziałem. I bardzo dobrze, hmm. nawet, nawet powiedziałem, że bardzo dobrze, że tego hmm. przetłumaczyłeś. E, natomiast nie... E, nie twierdzę, że udowadnia wpływ pszczelarstwa towarowego na, na ekologiczne myślenie hobbistów o zapylaniu. Nie twierdzę, że udowadnia. Może nie mniej, zacytuję, nie jaka jest konkluzja. Warto go przeczytać. Ujawnia głęboko indywidualistyczny wydźwięk yy, odzwierciedlający logikę kapitalizmu, w której pszczelarze zachęcani są do posiadania pełnego prawa do własnych opinii i dowolnych praktyk. Stan społeczny, który skutecznie może uciszyć tych, Którzy opowiadają się za wspólnotowymi rozwiązaniami zarówno w zakresie celów specyficznych dla przelarstwa, jak i ochrony przyrody. Czy zgadzasz się z tą konkluzją? Mm, tak, tak. Z tą konkluzją mogę okay, się zgodzić. Okay, no to, to, że ujawnia. To, pewne to nie jest mechanizmy. krytyka przelarstwa przecież. Ani no, przelazy. Tak, no, to jest. <laughs> yy, natomiast yy, jest to ciekawy punkt do rozważań. Czy, bo jest. niewątpliwie w naszej y, polskiej kulturze przynajmniej w branży pszczelarstwa, no słyszałem to wielokrotnie, że komuś coś się nie podoba, albo że ktoś uważa coś za możliwe do zrobienia, po czym pada. Sakramentalne. Ale jest to jednak niemożliwe, bo każdy jest królem na swojej pasiece, czy każdy jest panem na swojej pasiece, więc może moglibyśmy to zrobić, tak jak w Danii na przykład poradzili sobie z problemem nosemy, ale w Polsce nie, nie da rady, bo w Polsce każdy musi robić na pasiecie, co mu się podoba. No, troszeczkę tak to. Ale takie wielkie kwantyfikatory yy, rzadko kiedy yy, są prawdziwe. No, znaczy, jednak... Dla mnie to jest zakęta, żebyśmy zmienili kulturę. E, tak, tak i oczywiście, że zmieniajmy. Gdzież ja bym się utrzymał na, 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 na funkcji w organizacji społecznej, w której się utrzymałem przez dwie kadencje, gdybym nie wierzył w to, że że coś robić można okay, i że okay. są z tego dobre yy, Czy, czy, nie, czy, yy, nie, czy nie, yy, nie jest to kompatybilne dla Ciebie z tym poprzednim badaniem, o którym rozmawialiśmy, gdzie można by troszeczkę uspołecznić yy, pożytki pszczele i rozwiązać tego typu konflikty, kiedy właśnie ktoś wjeżdża z, tyś, yy, z setką pasiek yy, w okolicy gdzie jest dwóch hobistów, którzy sobie sami z dziada, pradziada yy, opiekowali się na przykład lipami, już nie mówiąc o innych dzikich zapylaczach, yy, czy nie jest czy nie byłoby to pewnym rozwiązaniem, kiedy, no użyjmy tego dość fajnego słowa, kiedy y, lokalne społeczności, pszczelarzy, czy może ludzi związanymi też y, miłośników przyrody, czy związanymi z ochroną środowiska, byliby z, jakoś zorganizowani w pewien rodzaj y, stowarzyszeń i którzy są przywłaścicielami pewnych terenów? Czyli, na przykład, wyjeżdżasz do Świętokrzyskie, ale musisz się konsultować z kimś. Może jednego roku ty, a drugiego, ty, a drugiego ktoś inny. Mhm. Siłą rzeczy te, zobacz, ta wtedy osoba, która jest też współwłaścicielem, jak ty, ma, ma zachętę do monitorowania. I sam ty masz zachętę, bo wiesz, że tam wrócić za pielęty, żebyś, nie wy, żebyś nie wydobył wszystkiego, po, prawda? Po, po, powstałaby społeczność osób lojalnych wobec siebie no. i wobec tych zasobów. Ale, mhm. i to może być kontrowersyjne, ta społeczność mogłaby ustalić, że nie wpuszczamy obcych. No, tu nie, tu nie, nie głosowałbym w ten sposób, ale, ale mogłaby tak ustalić. Okej, okay, dzięki Piotrze za ciekawą dyskusję. Do następnego razu. Gościliśmy, jeszcze raz to powiemy, na pięknej urokliwej pasiece, pasiece prowincjonalnej w Wałsnowie. Zapraszamy serdecznie. Znajdziecie to e, posługując się choćby wyszukiwarką internetową. Hej. Hej.